jak się jeździ po Suwałkach? Czy nie za dużo tych remontów? Czy dobrze, że tyle robią? Do wszystkiego idzie się przyzwyczaić. Lepiej poczekać teraz, gorzej niż będzie potem lepiej. A gdyby mógł pan wymienić takie miejsce, gdzie trzeba szczególnie uważać? Takie skrzyżowanie, jakąś ulicę? To tradycyjnie Niewicza Utrata. To są takie dwa miejsca w Suwałkach, gdzie po prostu, no niestety, ale trzeba uważać. A jakie potrzeby? To znaczy, gdzie są takie miejsca, które teraz są remontowane i to jest bardzo dobrze, że za to w końcu się wzięli? Gdyby takie miejsce... Prawoskręt Niewicza, to już on powinien być od razu, jak była budowana plaza, powinien być zrobiony, nie? Bo tam było po prostu w tym momencie ktoś nie czytał planów dokładnie albo coś, nie? Ale tam jeszcze powinno w drugą stronę prawoskręt, ale dobrze chociaż ten zaczęli robić, bo to był błąd od razu na początku konstrukcyjny, nie? Ale to wiadomo, to inżynierowie u nas myślą nad tym, a nie prości tam kierowcy. No i wiadomo, przede wszystkim zakręty robią teraz nie i dalej pod kątem prostym, nie? Nie przewidują tego, że są samochody, które są na przykład, mają promień zajścia 1,5 metra, nie? I potem jest problem wyjechanych krawężników, niezniszczonych chodników, no to tam nie wiem. U nas chyba nie wiem, mają problem z tym, żeby po prostu łagodne zrobić wjazdy, zjazdy, nie? Z tych, nawet ta nowo budowana droga, co jest, nie? Przebicie Wigierskie, też pod kątem prostym są chodniki porobione. Nie wiem po co, dlaczego. Chyba, że samochody ciężarowe nie będą jeździć tamtędy, ale nawet dostawcze mają problem. Bo tam jest pod kątem prostym wąski wjazd, także nieraz naprawdę ma kierowca problem zjechać. Może jeszcze takie miejsce, które powinni zrobić? No, to wie pani, pobożne życzenia, nie? Ważne, że cokolwiek robią. Bo dużo się w Suwałkach dzieje, dużo ulic jest rozkopanych. Co pani sądzi na ten temat? Dobrze, że robią, czy za dużo tego? Nie, dobrze, bardzo dobrze. Pewnie, jak pięknie teraz w Suwałkach, naprawdę. Podziwiać można, no i to wszystko fajnie. Pani często spaceruje, czy też może rowerem pani jeździ? Nie, spaceruję z dzieciaczkiem, bo pilnuję z dzieciaczka, to mniej w domu siedzimy, jak tu, więc w parku, no. Co pani sądzi? Bo niektórzy mówią, że no jednak jest ciężko przejechać, że dużo jest chodników, że chłodna teraz jest od nowa. No, tak? No. Co pani o tym myśli? No to, ale będzie ładnie wyglądało to. No niech robią niestety, no ale bardzo fajnie będzie. Super. Remontów wydaje mi się, że jest trochę za dużo. Jakiś czas temu już wypowiadałem się do państwa portalu nawet na temat remontu ulicy Chłodnej. Już wtedy mówiłem, że jest dość chaotycznie i teraz mogę potwierdzić. Jakiś odcinek taki, który wyjątkowo daje w kość kierowcom? To znaczy chyba najtrudniej się jeździ teraz ulicą Noniewicza i przy skrzyżowaniu Noniewicza Dwernickiego. Akurat tam często jeżdżę, więc to najbardziej mi doskwiera. Zapewne osoby, które częściej jeździły przez skrzyżowanie Dwernickiego Kościuszki, będą narzekali na tamten remont. Natomiast przyznam szczerze, że mimo, że denerwuje mnie trochę utrudnienie na skrzyżowaniu właśnie przy Dwernickiego Noniewicza, to uważam, że jednak jest to bardzo mądra decyzja i nawet jestem w stanie pochwalić władze naszego miasta za tą inwestycję, bo wydaje mi się, że prawoskręt w tamtym miejscu powinien zostać zrobiony już kilka lat temu. Może jeszcze jakiś inny punkt, który, pana zdaniem, który powinien być dopracowany, za którego jakby modernizację powinny... Powiem tak, w tym roku mieliśmy po raz pierwszy budżet obywatelski w Suwałkach, także moim zdaniem to jest idealna okazja dla wszystkich polityków, i to rządzących, i nierządzących w Suwałkach, aby móc się wykazać i zaproponować ciekawe inwestycje. Oni mogą po prostu ściągnąć pomysły mieszkańców Suwałk, które moim zdaniem w większości były bardzo, bardzo, bardzo dobre. Ja osobiście proponowałbym, aby zrobić w końcu oświetlenie na osiedlu drugim, ponieważ tam na 6 bloków przypadają 2 lampy oświetleniowe, a zważywszy na to, że mieszkają tam głównie starsze osoby, to jest to tym bardziej uciążliwe dla nich na pewno i przez to jest na tym osiedlu niebezpiecznie. Także jeżeli mogę, miałbym jakiś wpływ na realizację inwestycji, to na pierwszym miejscu zrobiłbym oświetlenie na swoim osiedlu. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze, że robią, ale nie w jednym momencie, tak? Bo to jest taki straszny paraliż na tak w sumie nieduże Suwałki, tak? A dużo tych samochodów jest, duży jest ruch i inni też przyjeżdżają z różnych miast. Także to jest taki dyskomfort, tak, naszego miasta, że w jednym momencie wszystkie tak naprawdę, a jeżeli są to skrzyżowania i główne ulice, to jest... A którędy pani jeździ najczęściej? Który odcinek jakby tak panią... Kościuszki, Noniewicza. To są takie te główne nasze ulice, które no wszędzie jest dostęp, tak? Także to są takie najgłówniejsze. Nie za dużo tych remontów, czy dobrze, że robią? A ja
Ja tu nie jeżdżę, dopiero dzisiaj pierwsza wyjechałem. Ja siedzę przecież w domu. Ja... Ale co pan sądzi o tych remontach? Na przykład o Chłodnej, o tym, że tutaj niedawno było zamknięte skrzyżowanie. Dobrze, że robią, czy przesadzają? Nie wiem, dla mnie to wszystko okej. Okay, no to. Bo ja tam mało jeżdżę, nie, mam rower, wyjadę taką przez park tego, bo teraz wyjechałem. No. Jadę na zaraz. Znajomi nie narzekają, że to jednak ciężko gdzieś tam przejechać, dostać się na północ? Nie wiem, raczej nie. Jak chodnikiem jeżdżę, to mnie to nie przeszkadza w ogóle. No. Ścieżek rowerowych też jest coraz więcej, chyba coraz lepiej. Jest. No dobrze, no bo elegancko równo.